Kolegium redakcyjne, wracamy do Państwa i mówimy o równie ważnym temacie, bezpieczeństwo, no właśnie to zdrowotne, równie istotne. Czy rząd wprowadzi kolejne restrykcje? Drodzy Państwo, Adam Niedzielski, minister zdrowia, przyznał, restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Liczba zakażeń na poziomie, można powiedzieć, około 28-25 tysięcy w tym tygodniu. Liczba zgonów alarmująca, ponad 400, blisko 500 w tym tygodniu. Nie będę odnosić się do poszczególnych dni, natomiast dynamika, mówi minister zdrowia, 15-procentowa. Co należałoby zrobić? Spróbujemy zapytać o to publicystów, choć no właśnie, na ile skuteczna okazała się tamta polityka, jak oceniać to, co się dzieje także w innych krajach, paszporty covidowe, czy to jest być może jakieś rozwiązanie, czy zachęcanie do szczepień, czy też nie. Po jakie narzędzie mógłby sięgnąć dzisiaj rząd? Spróbujemy się zastanowić z Krzysztofem Świątkiem, Grzegorzem Osieckim, Marcinem Makowskim i Samuelem Pereirą. Witam panów ponownie. No to teraz zaczniemy od Marcina Makowskiego. Co robić? Jak żyć? Myślę, że po prostu sprawy zeszły tak daleko, że dzisiaj zarządza się kryzysem i jego skutkami, a nie pandemią. Moje to w ogóle jest możliwe, bo słowa ministra Niedzielskiego o tym, że restrykcje nie są skuteczną metodą walki z koronawirusem i że w sumie błędnym było zaostrzanie restrykcji wcześniej, no traktuję jako wyraz jakiejś kapitulacji dziwnej, bo jeżeli coś może nas uratować przed skutkami pandemii, to konsekwencja w działaniu i stosowaniu prawa i pokazywaniu, że to prawo ma jakieś przełożenie na zdrowie. Ostatnio Unia Europejska opublikowała taki wykres słupkowy pokazujący korelację zaszczepień, skali zaszczepienia do śmiertelności. No i tam, gdzie tych szczepień jest najwięcej, ta śmiertelność jest najniższa, to jest wyraźne powiązanie. Dlatego no, rzeczą banalną jest apelowanie o te szczepienia, przestrzeganie obowiązującego prawa, o co nieustannie apelują rządzący, ale też pokazywanie, że jakieś być może zaostrzenie prawa przekłada się na bezpieczeństwo. Tymczasem mam wrażenie, że Polska wybrała metodę najbardziej liberalną w Europie albo i na świecie przejścia przez koronawirusa. W ogóle tego nie ogłaszają. Żadne prawo, żadne lockdown, żadne zaostrzanie restrykcji jest właściwie niemożliwe do wyegzekwowania przy tej skali pandemii, bo po prostu przechorujemy kolejny raz. No i to niestety jest rzecz zatrważająca. Bo tam, kiedy można było działać i zachowywać jakąś konsekwencję, nawet w obliczu niepokoju społecznych, przecież Holandia czy Belgia są tutaj wyraźnym obrazem tego, jak wyglądają te niepokoje tam, co do regularne bitwy z policją w centrum Rotterdamu czy Brukseli. No ale jakąś ciężar władza musi brać na siebie, jakiś ciężar musi brać na siebie za nieodpowiedzialne, za decyzje niepopularne. Na tym polega właśnie jej odpowiedzialność. Dzisiaj mam wrażenie, że eksperci medyczni nie są sutani. Ministrowie chodzą i w sumie każdy mówi co innego i nad tym wszystkim unosi się takie poczucie, że doszliśmy już do takiego punktu, gdzie w sumie to wszystko jedno, bo zaraz będzie może zima, wiosna, spadną te liczby, jakoś przeżyjemy, a potem to się zobaczy. No szkoda, ale nie wiem, czy można było inaczej teraz już działać. Trzeba było działać znacznie wcześniej, latem, kiedy te liczby były niższe, przygotowywać się na dzisiejszą sytuację. Teraz mamy tylko takie łatanie dziur w powoli tonącym momencie. No właśnie, w jaki sposób oceniać też pomysły polityków, to jest ciekawe. Donald Tusk pytany między innymi o to w WP.pl właśnie, no nie miał takiej strategii na walkę z pandemią, nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Władysław Kosiniak-Kamysz wpadł na pomysł 600 zł dla zaszczepionych. Rodziło się pytanie, co z tymi, którzy już się zaszczepili, jak zachowują się w tym wszystkim politycy i co powinni zrobić, żeby nie stracić twarzy. Grzegorz Osiecki. Jak zachowują się politycy opozycji, to myślę, że to jest kompletnie drugorzędne, no bo opozycja jakby no to jest tylko, ma budować alternatywę na wypadek przejęcia władzy. Natomiast istotne jest to, więc z takiego naszego publicystycznego punktu widzenia, to może jest ciekawe, jakie oni mają pomysły, ale jeżeli chodzi o realny wpływ na rzeczywistość, to jakby pełna odpowiedzialność spoczywa na rządzących. I tu jest ewidentne, że Ministerstwo Zdrowia przegrało taki spór o zakres polityki restrykcyjnej, zakres restrykcyjności polityki pandemicznej. I to, szczerze mówiąc, najgorsze jest to, że nie wiadomo w imię jakich racji przegrało, bo
Ja rozumiem, że jeszcze jak były takie dylematy wiosenne albo jesienne w zeszłym roku, no to tam mieliśmy kwestie, nie wiem, kwestie gospodarcze, tak? Takie bardzo silne podnoszone, to, że nie możemy zamykać, bo gospodarka, bo to, bo tamto. No ale w tej chwili już duża liczba ludzi się zaszczepiła i skutki gospodarcze ewentualnych obostrzeń dla osób niezaszczepionych byłyby znacznie mniejsze i miałyby znacznie mniejszy wpływ na gospodarkę, niż byłoby to jeszcze rok temu, zanim szczepionki na jakby większej masie trafiły do Polski. Więc dla mnie to niestety, ale to jest kapitulacja rządu i wydaje mi się, że przesądziło o tym względy polityczne. Czy obawa przed własnym elektoratem, albo obawa przed częścią elektoratu, częścią tych wyborców, którzy są i wyborcami Konfederacji, i wyborcami PiS-u, a którzy no, mają jakby, zapala im się czerwone światełko w momencie, kiedy się mówi o szczepieniach, noszeniu maseczek. Niestety to jest problem na dłuższą metę, bo ja się absolutnie zgadzam z redaktorem Makowskim, że były takie momenty, w momencie na przykład latem, tak, kiedy było już wiadomo, że mamy szczepionki zapewnione dla wszystkich obywateli, chęć do szczepień spadała, to wtedy był moment, żeby wprowadzać nie tylko zachęty, ale po prostu restrykcje po to, żeby ludzie się szczepili w znacznie większej masie, bo nasz problem jest długofalowy. To nie chodzi o to, że my w tej chwili przechorujemy i w tej chwili przejdzie delta, tak, bo jest trzecia dawka. Ale codziennie praktycznie są doniesienia o kolejnych wariantach koronawirusa. Nie możemy wykluczyć, że to jest choroba, z którą będziemy przez kolejne 3-4 lata. U nas był taki sondaż w tym tygodniu nawet, w którym pokazywaliśmy, jak bardzo wzrósł odsetek ludzi, którzy uważają, że ta epidemia skończy się najwcześniej za rok albo że ona się w ogóle nie skończy nigdy, tak, że będziemy z nią żyli. I w tej chwili to jest ponad połowa Polaków. Więc z tego punktu widzenia rząd powinien robić wszystko, żeby zwiększać i chęć zaszczepienia i jakby budować do tego bodźce. A ja mam wrażenie totalnej kapitulacji, czego wyrazem jest nawet ta regulacja, o której w tej chwili jest mowa w Sejmie, czyli danie pracodawcom możliwości sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony i organizowania pracy jakby stosownie do tej wiedzy. Tej organizacji, z tej, jakby z tych pomysłów też wyrwano takie najbardziej sporne zapisy, więc to, co w tej chwili doszło, i tak jest mało kontrowersyjne, natomiast widzimy, że PiS nawet z czymś takim ma problemy. On balansuje na granicy większości i jakby w tej chwili posłanka Siarkowska i kilka innych osób decydują de facto o polityce pandemicznej rządu. No z tego punktu widzenia no to jest dosyć smutne. No właśnie, to gdzie szukać pocieszenia? Inaczej może kogo słuchać w tym, można powiedzieć, sporze, kto ma rację, no bo tak faktycznie jest tak, że Polacy przestali wierzyć epidemiologom, wirusologom, prawda? To przestało być odbierane. Codziennie mamy te informacje o nowych przypadkach i porównujemy to z sytuacją choćby z wiosny 2020 roku, kiedy przypadków nie było prawie w ogóle, a myśmy się zamknęli. Gdzie tutaj szukać mądrego i jakie będą skutki faktycznie polityczne, Krzysztof Świątek? No nie odpowiem na pytanie, gdzie szukać mądrego, bo moim zdaniem, gdyby ten mądry był gdziekolwiek na świecie zlokalizowany, to już rządy innych krajów by zasięgały jego porad i wdrażały te rozwiązania. Jest tak, że ten wirus jest no, w dużej mierze jednak nieprzewidywalny i takie proste recepty, które są też sugerowane także przez opozycję, one nie zadziałają. Można pokazać społeczeństwo bardzo mocno zdyscyplinowane, czyli społeczeństwo niemieckie, i zastanowić się nad tym, czy wszystkie tam wdrożone regulacje rzeczywiście przynoszą zakładane efekty. No bo jeżeli chodzi o dorosłą populację społeczeństwa niemieckiego, tam jest poziom zaszczepienia wynoszący 80%, nawet już ponad 80% wedle aktualnych danych. Niemcy, to wystarczy, ja byłem niedawno w Berlinie, nie widać, jeżeli tam się wsiądzie do S-Bana czy do U-Bana, ja nie widziałem nikogo, kto by nie miał maseczki. I to nie maseczki jakiejś szmatki na twarzy, nie jakiejś tam maseczki zrobionej ręcznie, nie, maseczki chirurgicznej albo tej o wyższym standardzie. Niemiecki Ordnung. Niemiecki Ordnung tam działa. Mało tego, paszporty covidowe też, jak wiadomo, nawet już chyba od końca wakacji, są także sprawdzane w restauracjach, są sprawdzane w sporej części na pewno hoteli, jeśli nie w zdecydowanej większości. To wszystko jest w Niemczech, funkcjonuje. Od połowy teraz listopada obowiązuje ta zasada 2G, czyli tam w Niemczech na imprezy kulturalne, imprezy sportowe mogą wchodzić tylko zaszczepieni bądź ci, którzy przechorowali koronawirusa i mają paszport covidowy, który jest ważny przez 180 dni. To wszystko Niemcy wdrożyli. No tylko zobaczmy, no jednak w ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń w Niemczech
sięgała nawet 50 tysięcy. Sięgała 50 tysięcy. Więc to też nie jest tak, że to jest problem, że rząd mógłby zastosować taki wariant, albo może ostrzej, albo wcześniej. Być może jakiś efekt by to przyniosło, ale też nie ma odpowiedzi stuprocentowej. No widzimy, że Niemcy się bardzo mocno zmagają i próbują teraz bardzo ostro, jeszcze ostrzej niż do tej pory. Społeczeństwo niemieckie jest bardzo mocno zdyscyplinowane, no ale jednak ten wirus gdzieś prawdopodobnie mutuje, gdzieś przenika. Zarażają się niestety także osoby podwójnie zaszczepione, oczywiście pewnie w mniejszym zakresie, ale jednak też, no bo przecież jak mówię, społeczeństwo niemieckie ma bardzo wysoki poziom zaszczepienia. No, jest, i ostatnie moim zdanie? Jest moim zdaniem jedna teza, którą trzeba postawić, a którą stawiała i poprzednia, i aktualna administracja amerykańska. Ten wirus jest nieprzewidywalny, no bo jednak coraz więcej, no to jest hipoteza, ale coraz więcej świadczy o tym, że niestety został wyprodukowany w laboratorium. To nie jest taki wirus naturalny jak wcześniejszy koronawirus. No właśnie, była taka teza... Na tym polega problem. I była ta teza przedstawiana jako teoria spiskowa, niestety tutaj faktycznie coraz więcej na to wskazuje. Samuel Pereira, w jaki sposób w takim razie możemy ocenić, określić polskie społeczeństwo? Czy my jesteśmy w takim razie bardziej buntowniczym, które nie zgodziłoby się między innymi na nazywaną przez panią poseł Annę Siarkowską segregację sanitarną? Zacznijmy od tego, że ta ustawa, czy też te zmiany, bo one też mają różny kształt, ale nazywana segregacją sanitarną, to już jest zwycięstwo tej grupy polityków opozycji, którzy intensywnie od kilku miesięcy właśnie to sformułowanie suferowali, jakby tworząc taką narrację, jakby to było coś przeciwko ludziom, a nie dla ludzi. Nikt nie chce lockdownu i wszyscy tak naprawdę byli niezadowoleni, a niektórzy, których to naprawdę osobiście dotknęło, był to okres tragiczny. I dlatego myślę, jest istotnym, żeby jeśli wprowadzać już jakiekolwiek obostrzenia, to dla osób niezaszczepionych. To nie na zasadzie kary, tylko w ten sposób, żeby ludzie, którzy są zaszczepieni, odwrotnie, żeby to oni nie byli karani za to, że niektórzy w inny sposób podchodzą do tego typu kwestii. Są oczywiście przypadki osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą się szczepić i tutaj też powinna być jakby taka możliwość i weryfikacja tego. Nie ma co karać kogoś, kto chciałby się zaszczepić, a na przykład z różnych względów zdrowotnych nie może. I w tym momencie, w takim momencie bylibyśmy bardziej zabezpieczeni na wszelkie kolejne fale. Przykład Portugalii, gdzie osiągnięto już stan, jeśli dobrze pamiętam, około 90% w pełni zaszczepionych ludzi. Jest kolejna fala, kolejne zakażenia, ale śmiertelność jest kilkadziesiąt razy mniejsza niż była w styczniu tego roku. Po prostu jest oczywiście problem, kolejne ogniska i to jest jakoś tam tamowane, ale w wielu przypadkach przejście tej choroby jest bezobjawowe bądź lekkie. A wiadomo, że ciężkie przejście choroby to większa hospitalizacja, zajęte łóżka, zajęte respiratory, zajęte karetki, czyli ludzie, którzy chorują, czy mają jakiś inny problem ciężki zdrowotny. I ostatnie zdanie, niestety. No na to, że mieli COVID bądź przechodzą koronawirusa. I tutaj oczywiście też jest ostatnia kwestia. Kiedy opozycja mówi, że po pierwsze nie odpowiada, nie zgadzam się, bo jeśli chodzi o to, jaką narrację, jakie przekonania wśród ludzi tworzy, to ma tą część odpowiedzialności. Oczywiście największa jest po stronie władzy, ale też jeśli mówimy o decyzjach medycznych, wiadomo, że w każdym państwie, to naprawdę w każdym państwie, rządy podejmują decyzje patrząc na te argumenty medyczne i argumenty na przykład gospodarcze bądź społeczne, jakiś zamieszek, które również widzimy na zachodzie. I dlatego to jest rzeczywiście trudna decyzja. I tu musimy postawić kropkę, niestety. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za udział w programie, za dyskusję, za informacje, argumenty. Krzysztof Świątek, Grzegorz Osiecki, Marcin Makowski i Samuel Pereira. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Oczywiście spotykamy się w tym programie równo za tydzień. Do zobaczenia.